I spent many nights lying in wait until dawn, staring at the walls for an eternity. They stared back and crept closer. I no longer feel any pain, only warm, flowing blood. It all seems like a dream. Is the war over? Where am I? And where's my equipment? I'm almost naked. I need to get out of here as quickly as possible. But not without a weapon. Szpital, moi drodzy, czyli przedostatnia już misja w Velvet Assassin. Witam, zapraszam, będzie się działo z racji tego, że już mamy trudniej, tak? Trudniej mamy z tego względu na początku, bo nie ma żadnej broni już, tak? Zaczynamy no praktycznie tak, jak zaczynaliśmy grę, czyli z samym nożem. Nie ma pistoletów ani niczego innego, musimy tą broń dopiero zdobyć, a to nastąpi pod koniec tego levelu, wiesz, więc praktycznie przez cały poziom będziemy się przedzierać, używając tylko noża. No i nie ma morfiny. Nie ma morfiny, która na pewno bardzo często do tej pory ratowała wam tyłek. Tutaj musicie się już obejść bez niej. Tak. No. Dlaczego Viola jest w szpitalu? Myślę, nie muszę nikomu kompletnie tłumaczyć. Okej, ścigają nas. No to trzeba wiać. Najpierw przez te drzwi tutaj, w tym pomieszczeniu, o, nasz znajomy Francuz strzelił sobie w łeb, to właśnie ten strzał obudził Violę. Leży list na biurku, oczywiście zabieramy i od razu chowamy się do szafy. No, trzeba poczekać, aż oni tu przylezą, pogadają i sobie wyjdą. Nun schau dir das an. Klar, das ist einer von denen. Der olle Drecksack. Er hat sich lieber erschossen, als seine Nutte zu verraten. Oder sie hat ihn erschossen. Tja, er wird uns nicht mehr sagen können, wer es war. Zum Teufel mit ihm. Los, lass uns wieder verschwinden und Meldung machen. Erst suchen wir weiter. Hier riecht so komisch. Wonach riecht das hier? Ich rieche nichts. Bist du sicher, dass die kleine Nutte hier ist? Die hätte ihn doch sicher nicht einfach so rumliegen lassen. Ich bin sicher, sie ist hier. Wir haben noch nicht alles abgesucht. Das Blut ist frisch. Sie kann nicht weit sein. Sei vorsichtig. Ich traue dieser Bande alles zu. Vielleicht ist das eine Falle. Hast du etwa Angst vor einem Mädchen? Die sind sowas von feige, die Engländer und Franzosen. Tja, lassen ihre Weiber für sich kämpfen. Hier ist sie jedenfalls nicht. Lass uns weiterschauen. Ja, besser ist das. Die werden uns die Eier langziehen, wenn wir sie nicht bald finden. Gut, wenn irgendwas ist, ruf mich. No, to sobie pogadali. Nie stąd wypieprzają. Wychodzimy. List, właśnie, list. Trzeba przeczytać list. Dear Paul, I still cannot say if she would pull through. She stares wide-eyed into space all the time, as though life no longer interests her. She simply doesn't come to her senses. Sometimes, though, she seems to smile, as if she were dreaming. I have the impression that these dreams are all that keep her alive, but I cannot betray her. We are not soldiers, Paul. Someone must fight this war. Who can do that better than she? You will see. She will wake up and help us. She will give the resistance new strength. Forgive me, Paul, but I see no other way. This is my final triumph over those Nazi swine. You will have to carry on what we have started. I'm glad to have had you as a comrade. Freedom shall be victorious. Vive la France, Maurice.
I tyle. Od Morisa. Teraz kolejnym utrudnieniem jest ten specjalny oddział, który został wysłany właśnie tutaj w okolice szpitala i wioski. No wiadomo, tak, naziści za wszelką cenę chcą Violet dorwać. Wiąże się to z tym dokładnie, co zapewne, o czym zapewne myślicie. Czyli ci NPC za dużo widzą, za dużo słyszą. Wow. O, to jest właśnie jeden z błędów. Jak za szybko próbujecie przejść przez te drzwi, to się coś zacina. No. Trzeba znaleźć broń, spokojnie do wszystkiego dotrzemy. No, wracając do NPC-ów, mówię. Jest tutaj w tym momencie rozróżnienie płaskiego i głębokiego cienia. Jeżeli jesteście w płaskim cieniu i niesiecie ciało na bank, zostaniecie zauważeni. Kiedy będziecie w płaskim cieniu, to się na pewno zorientujecie po tym, jak zaczną drzeć ryje i do was strzelać. Ja postaram się tych sytuacji unikać przez większość tego poziomu, aczkolwiek pod koniec się nie da. Po prostu się nie da. Zresztą zobaczycie. Idziemy do tych drzwi potem, jak załatwimy tamtego draba. Posłuchamy sobie najpierw, o czym gadają tutaj ci dwaj. Des Attentäters nun preisgeben oder nicht. Das Dorf wird ausradiert. Die Brigade Dirlewanger wird das schon machen. Dirlewanger? Die kommen hierher? Ja, gestern sollen schon einige Einheiten eingetroffen sein. Wo die sich aufhalten, weiß ich aber nicht. Wahnsinn! Ist das wirklich wahr? Die Sturmbrigade Dirlewanger? Überleg mal. Erst wurde Schünzel ermordet und jetzt das Attentat auf Kamm. Da haben sicher Agenten aus London ihre Finger im Spiel. Hast recht. Die Dirlewanger-Truppe hat Erfahrung mit sowas. Die haben in Russland ganze Landstriche entvölkert. Der Mann soll total geisteskrank sein, heißt es. Ja, das Hauptamt hat ihn sogar vor Gericht gestellt. Wegen Disziplinlosigkeit und Bestialität. Das muss man sich mal vorstellen. Naja, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dann sind sie froh, so eine Truppe zu haben. Wenn du wüsstest, seine Leute sind alles versoffene Zuchthäusler und Mörder. Die töten wahllos alles und jeden. Dirlewanger selbst soll mal in einem Zuchthaus gesessen haben. Sogar in einem KZ. Wie auch immer. Lass uns lieber weiter patrouillieren. Ich habe keine Lust, zu diesen kranken Typen strafversetzt zu werden. Brygada nazywa się Drillewanger i jest, to są po prostu rzeźnicy. No, zresztą teraz może tego nie będzie widać, tak, ale zobaczycie ich w akcji w następnym poziomie, czyli we wsi. Przemykamy tędy w międzyczasie. Trzeba zjąć tego draba, bo on nam potem będzie bruździł. To jest raz. A dwa, żeby mieć dodatkowego stealth killa na końcu, nie? W podsumowaniu. Ciało zostawiamy. Wychodzimy dokładnie tą samą drogą, którą tu przyszliśmy. Ponieważ, o, tam jest jeden gościu, który się szwenda. I on jest niefajny. Dobra, tutaj skończyliśmy. Wychodzimy sobie jakby do innej części budynku. Mamy tutaj dwóch faciów. Jeden, o, tutaj go widać, a drugi się szwenda tam dalej, tam gdzie ta lampa świeci. Sztuczka polega na tym, żeby załatwić jednego tak, żeby drugi go nie widział. ja to robię przeważnie tak, że idę gdzieś mniej więcej tutaj. Czekam, aż tamten gościu pójdzie prosto. Gwiżdżę. No i potem wiadomo co, nie? Czekamy spokojnie, aż się ruszy i przemykamy, o, za tym tutaj, o. Aż do cienia, dokładnie w tą stronę. Nie bójcie się, on was nie zauważy. Idziemy sobie tędy i czekamy. No i koniec z tobą.
Zostawiamy zwłoki. Tutaj tylko niektóre zwłoki będziemy przenosić. Czekamy cierpliwie, aż przyjdzie. Jak tylko przyjdzie i zacznie się odwracać, atakujemy. Hat-trick. Dostać się musimy do pomieszczenia, które jest za tymi drzwiami, jednakże... Dokładnie. Ten poziom pokaże wam także, jak można przejść bez strzelania. Bez wystrzelania praktycznie ani jednego pocisku. Klucz jest tutaj. Czekamy, aż się odwróci. Idziemy po tego teraz. Teraz musimy zrobić to szybko. Albo nie, wiecie, za chwilę się nim zajmiemy. Najpierw przesuwamy tą skrzynię. I przechodzimy tutaj. Pierwszy łup wojenny na naszej liście. Zostało 4. Teraz musimy zrobić to szybko. Idziemy tutaj, gdzie bezpieczniki, ale bezpieczników nie ruszamy. I to by było na tyle. Cholera, nie poszedł tak jak trzeba. No cóż, nie zawsze chodzą tak jak trzeba. Tutaj jest klucz, który potrzebujemy. Wyczucie. Tutaj się liczy wyczucie. Zobaczcie, jak on chodzi. Prawie w ogóle się facet nie zatrzymuje. I nie ma gdzie się schować na tyle, żeby on was gdzieś na przykład nie dotknął. Możecie ewentualnie tam do tamtego cienia próbować. Ja to robię z biegu. Kurde, nie złapała go, no. O, tu ewentualnie możecie próbować przejść, pozwolić mu przejść dalej i go... No, wiadomo, nie? Teraz, słuchajcie, jest cholernie ciężka scena. Prawie nie do przejścia. Znaczy, pozornie nie do przejścia. Ale... Pokażę wam, jak ją można zrobić po cichu i z samymi właśnie stealth killami. Czekamy, aż odwróci się ten pajac. Tamtymi, co gadają, się w ogóle nie przejmujemy. Przemykamy tędy. Aż do tego murku. Idziemy sobie tutaj. Cały czas idziemy. Weißt du den Trick? Mit Wasser geht es. Wasser? Geht's mit Wasser?
Wychodzimy tędy. I tędy. Idziemy do cienia i czekamy. Ten gość jest pierwszym, którego powinniście ściągnąć na tym obszarze. Czekamy cierpliwie. Ten, co teraz idzie tam z naprzeciwka, za dużo widzi. Musimy poczekać, aż się odwróci. A jednak to zrobiła. Czekałem po prostu na ten moment. Jest najbardziej chamski i najbardziej efektowny chyba kill nożem w tej grze. O. Teraz idziemy tutaj i czekamy. Gotowe. Zabieramy zwłoki. Czekamy chwilę, aż przejdzie. Przez ten przerwany murek macie tutaj trochę właśnie gorzej. Spokojnie, bez paniki. Musicie poczekać na okienko odpowiednie. Obserwując i jednego, i drugiego. O, zaciął się facio. Dobra. No, to okienko nastąpi teraz. Dobra, to ognidę, która tam chodzi, załatwić już to jest żaden problem. Niby tu jest cień, nie? No nieważne, gra zlicza, że nas nie widać, więc nas nie widać. Czekamy sobie spokojnie, aż facio podejdzie do płotka. I gotowe. Zabieramy drugi łup wojenny. I gotowe. Wchodzimy teraz do takiego jakby małego kościółka. Tutaj można to różnie rozwiązać. Ja to przeważnie robię gwizdem. Czekam, o, na tego gościa drugiego, który idzie sobie, o tam, z granatem. Tego bez latarki. Dobra. To gnida jedna, no. Prawie się skapnął, no. No i sru. Teraz tego. Jest też opcja skradania się pomiędzy tymi tutaj, o, pomiędzy ławkami, tak? Jednakże jest to dosyć czasochłonne. Jak chcecie, to się bawcie. Ja staram się w miarę szybko
I tak potem będziemy nadrabiać, znaczy ten, i tak potem będziemy czasem trochę nie za bardzo dysponować, zresztą zobaczycie. Kolejny klucz, który trzeba zdobyć. Zdobędziemy go nieopodal. Dwóch faciów. Jeden się szwenda, drugi pali fajkę. Idziemy do cienia, słuchajcie. Tutaj. I sobie spokojnie możemy poczekać. Tu jest takie głębsze wcięcie w tych krzakach, o tam. Możecie też spróbować, jeśli chcecie. Ja cię pierdzielę. Niesamowite. Mówcie sobie, co chcecie. Dla mnie bezapelacyjnie najlepszy kill w całej grze. Zabieramy klucz, zabieramy łup wojenny i zawijamy stąd wrotki. Czekamy, aż pan sobie pójdzie. I też idziemy. Kolejny, którego zdejmiemy, to jest ten, który się nie rusza. Ale trzeba też wyczaić moment. Trochę niefajnie leży. Pieprzniemy go w krzaki. Dobra, facio sobie poszedł. Zatem my też idziemy. Wszyscy, zabieramy łup wojenny, czwarty. Został nam już tylko jeszcze jeden. Hopla. Teraz, przed wejściem do tego ogrodu... Ostrożnie. Tutaj się gość szwenda. Dlatego warto się gdzieś schować. A nawet dwóch się szwenda. Droga jest długa i cholernie niebezpieczna, dlatego też nie spieszcie się za bardzo. Lepiej przejść to spokojnie, powoli
i z głową niż na huzia. Zwłaszcza, że nie macie pistoletu i nie macie wyjścia, musicie się skradać, tak? Gdzie jest ten drugi? Kurde, no. A, on teraz wraca. Okej, to zrobimy to inaczej. W takim bądź razie. A nie, chyba dobrze się teraz ułożyli. Chodzi o to, żeby równo zawrócili. Musicie mieć czas, żeby przejść przez ten mostek. No to nie będę miał tego czasu. Ajajajajaj. To facet, już mój jesteś. Tylko niech twój koleżka się ruszy odpowiednio. Lepiej załatwić go tutaj. Macie cień. Ciało padnie i będzie po zawodach, tak? I gotowe. Tak na wszelki wypadek, profilaktycznie. Gdzieś w krzaki. Ostatni, piąty łup wojenny. Jest tutaj na ławeczce. Teraz, słuchajcie, zbliżamy się do bardzo newralgicznego punktu. Jest cholernie niefajny. Możesz ty w mordę. Musimy pana zwabić. Musimy pana zwabić i musimy go zwabić dokładnie tak, żeby poszedł mniej więcej gdzieś na to pole. To jest dosyć istotne. Bo on się potrafi zaczepić o tą tutaj skrzynkę i nic mniej więcej nie zrobicie. Czekamy zatem, aż przyjdzie standardowo na swoje miejsce. Odwróci i gwizdamy.
Jest jeszcze jeden facio w tym budynku tutaj naprzeciwko. On jest praktycznie w ogóle niegroźny. Stoi sobie tyłem i pali fajkę. O, już się zakrztusił. Gnida jedna. Ciało sobie zniosę tutaj. Dobra. Mamy autozapis. Słuchajcie, moi drodzy, od tej chwili zaczyna się wasz, że tak powiem, koszmar, bo jest strasznie ciężko. Przyjeżdżają dwa samochody SS-manów, właśnie z tego Dry coś tam Wagner, oni widzą praktycznie was zawsze. To jest taki fragment, gdzie twórcy chyba chcieli wymusić na graczach strzelaninę, tak, a nie skradanie. Aczkolwiek można to zrobić, znaczy można zaliczyć wszystkie kille u nich jako stealth kille i można mieć komplet ich pod koniec misji pod warunkiem, że się postaracie i wykażecie się cierpliwością, bo trzeba ich po prostu zwabiać do tego domu i tutaj ich wykańczać odpowiednio. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Zabieramy amunicję w międzyczasie i w szafce. No właśnie. Ważne jest, żebyście pamiętali, że możecie schodzić po tych schodach. Ci NPC widzą za dużo, ale tylko w jednej płaszczyźnie, w tej, na której jesteście z nimi. Jeżeli zejdziecie niżej, to na dole, tak, w lewym dolnym rogu postać będzie migała na czerwono i niebiesko, to znaczy, że są zaniepokojeni, tak, jeżeli się odpowiednio długo będziecie ukrywać, a polecam tam schodzić na dół, oni tam praktycznie w ogóle nigdy nie przyłażą, to będziecie mieli czas, żeby się wszystko uspokoiło i możecie wracać z powrotem do akcji. No to jedziemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze, bo na próbach technicznych całkiem nieźle to się sprawowało. Tutaj możecie zwabić pierwszego... O właśnie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o gwizdanie. Teraz już musicie się pokazać, żeby wzbudzić alarm i dopiero potem zwiewać. Inaczej się nie da. Jak się świeci na czerwono postać, nie gwizdajcie. Poczekajcie, aż się uspokoi. No, to było świetne. Halo. Ale bzdura. O matko. Jeszcze mnie zobaczył, nie? Jak targałem zwłoki. Uuu, pierdzielony. Ho, ho, ho. Swadiaczek się znalazł, słuchajcie. Chodź tu jeszcze raz, gnido. No, zapamiętajcie sobie, nie zrzucajcie zwłok po schodach, bo spadną pod teksturę.
A to było interesujące. Teraz już wiecie, dlaczego jest nastawiony na strzelanie ten etap, no. No, to by byli wszyscy. Teraz czas na drugi wóz. Z drugim wozem jest trochę gorzej. Ponieważ drugi wóz, słuchajcie, jest zaparkowany dalej. I trzeba się bardziej pokazać. Dokładnie robimy to tak, że pokazujemy się i zwiewamy. Chyba dobrze ich policzyłem. 5, nie? Gdzieś mniej więcej tutaj. Jest, są. O pierdzielce małe, no. I jak ładnie, jednego mniej zostało, 4. Kolejny fajny błąd. Jesteśmy w piwnicy, nic nas nie, że tak powiem, no... nie ma żadnych przezroczystych, nie wiem, no, szyb, o tak, okien, coś takiego. Ale nas zauważyli. Szczegół. Ja wam powiem, dlaczego tak jest. Oni są po prostu powiązani gdzieś z skryptami. Jak jeden znika, to drugi po prostu automatycznie go śledzi. Tak jakby telepatycznie. Ach, das Flittchen. Ale fart. Akurat wszedł jak gwizdnąłem. Dobra. No to trzeci już można powiedzieć nasz. O, normalnie nie mogę. Co to ma być? To miała być scena grozy. Budująca napięcie, a tu po prostu jaja se robią. Został jeden. Powinno być ich 5.
Zabiłem 4, jeśli się nie mylę. Chociaż tak się rozgadałem, że straciłem rachubę. Ostrożnie podejdziemy. Tak, wydaje mi się, że chyba jednak wszyscy. Na wszelki wypadek pójdziemy tą stroną, ponieważ tu jest cień, ale przez te krzaczory będzie gówno widać, tak. Zaraz się przekonamy, kto zginął, a kto nie. Nawet dobrze, że mnie zauważył. Ach, i jeszcze drugi jest. No tak, zapomniałem o nich całkowicie. Mnie tu. Sobie poszli. Oni się respawnują dokładnie za tą ciężarówką, którą tam przed chwilą widzieliście. I ten teraz będzie stał, o właśnie, tam naprzeciwko. Dlatego proponuję zrobić to tak. Nie dał się zwabić, pierdzielony, no. Teraz idzie dobrze. Bardzo dobrze. I to zakład, że zignoruje ciało tego gościa. Ty, kobieto, bo żebyś się schowała, co? W mordę. Idzie, idzie, czy nie idzie? Idzie. Heh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 
strasznie się boimy. Jeśli się nie mylę i wszystko dobrze policzyłem, to już jest czysto. O czym się zaraz przekonamy. No, na razie nic. Nic, brama stoi otworem. Uda się czasami zajść tych dwóch gości od tyłu. Oni wychodzą dokładnie, oni się respią gdzieś tutaj za tą ciężarówką. Jeden stoi tutaj przy ciężarówce, drugi stoi tutaj z tyłu. I można ich zajść od strony właśnie tego ogrodu. Także jeżeli wam się uda, to to zróbcie. Bardzo fajny efekt. Mi się akurat nie udało. No nieważne, kończymy ten etap i do zobaczenia już w wiosce. Będziemy kończyć Velvet Assassin. Na razie, hej.